Witajcie! Zaczynamy nowy rok z wieloma obiecującymi nowościami. W dzisiejszym odcinku omówimy najciekawsze zapowiedzi, które sprawiają, że ten rok stoi pod znakiem wirtualnej rzeczywistości. Zanim zaczniemy, zostaw po sobie komentarz i polajkuj! Będziemy wiedzieli, że Wam się podoba! Rozpocznijmy podsumowanie nowości. Na pierwszy ogień idzie Apple Vision Pro. Długo zapowiadana rewolucja AR od Apple będzie mieć premierę już 2 lutego tego roku. Niestety premiera obejmie wpierw USA. Europa, w tym Polska, musi uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości i poczekać ponad rok na debiut w innym regionie niż Stany Zjednoczone. Nie zmienia to faktu, że urządzenie może stać się przełomem i przetrzeć nowy szlak, a tym samym umocnić rozpowszechniany trend VR i AR wśród zwykłych użytkowników będących sceptycznie nastawionych do tej technologii. Cena, jaką zapowiedzieli, to aż $3499. Lecz w planach będzie też wersja bezprzewodowa w nazwie, która stanie się bardziej dostępna dla zwykłego klienta. Następny news. Sony ogłasza nowe gogle XR, inne niż dotychczas. Planuje rozwinąć rynek przeznaczony dla pracujących w świecie mieszanej rzeczywistości. Same kontrolery będą niecodzienne. Jeden w kształcie pierścienia do precyzyjnego sterowania przestrzenią, a drugi, normalniejszy z wyglądu, do kontrolowania interfejsem gogli. Sony myśli na przykład o grafikach i wykorzystaniu headsetu w grafice 3D. W dodatku będzie można bez trudu podnieść przedni panel gogli i bez zdejmowania podejrzeć świat rzeczywisty. Cała masa zaimplementowanych czujników ma rozwiązać wiele problemów z innych gogli i wspomóc wykorzystanie XR w praktycznej pracy. Wstępnie Sony weszło we współpracę z Siemensem, który chce wykorzystać gogle XR w projektowaniu i zespołowym omawianiu produktów. Sony planuje wypuścić wszystko w 2024 roku, lecz nie podało jeszcze żadnych ważniejszych specyfikacji. Wiadomo jedynie, że na pokładzie znajdzie się na pewno Snapdragon XR2 Plus drugiej generacji oraz OLED 4K. W pierwszej połowie roku mają zadebiutować jedne z najbardziej oczekiwanych okularów AR, czyli X-Real R2 Ultra, będące swoistą odpowiedzią na Vision Pro od Apple. Są to niezwykłe okulary rozszerzonej rzeczywistości, wykorzystywane przez grafików, montażystów, architektów i wielu ludzi pragnących rozszerzyć świat o dodatkowe wirtualne ekrany. Producent zapowiada, że podkręci ich specyfikacje jeszcze bardziej niż miało to miejsce w wersji X-Real R2 Pro. FOV wzrośnie z 46 do 52 stopni. Za ekran posłużą dwa panele Micro OLED 1080p. Z najciekawszych zmian wprowadzono hand tracking oraz 6DOF. To taki system, który ułatwi działanie w rzeczywistości mieszanej. Urządzenie będzie mogło pochwalić się systemem skrojonym na przykład pod programistę czy webdesignera i zostanie dostrzeżone w sektorach, w których poprzednicy nie mogli sobie poradzić. Odświeżanie będzie wynosić do 120 Hz, a jasność wyniesie aż 500 nitów. Z takimi podzespołami X-Real ma szansę powalczyć o podium. Jeśli to faktycznie się spełni, to rzeczywiście Apple będzie miało mocną konkurencję na rynku. Niestety, wciąż będzie potrzebny flagowy smartfon lub PC do napędzenia urządzenia. BMW i VR? BMW już od pewnego czasu pracuje nad zaaplikowaniem VR w swoich samochodach. Wcześniej chcieli czymś zająć pasażera, a teraz uderzają w rozszerzenie rzeczywistości u kierowcy. Chcą stworzyć software opierający się na mieszanej rzeczywistości, który wspomoże kierowcę i da mu możliwość lepszego postrzegania świata. Na przykład wyświetlając telemetrykę lub dane pogodowe i ważne informacje prosto przed oczami kierowcy. Można rzec, że przecież istnieje takie coś jak HUD, ale to coś więcej. Można to przyrównać do hełmów lotniczych amerykańskiej armii, gdzie współpracują one z pilotem i ułatwiają ten dość trudny sam w sobie zawód pilota myśliwca. Czy doczekamy się faktycznego przełomu i symbiozy VR z motoryzacją? Czas pokaże. Qualcomm wypuszcza nowy procesor. Jeśli mówimy o potężnych goglach, to również przyda się mocny procesor, który podoła wyzwaniu. Qualcomm zapowiedziało, że wypuści kolejny już z kolei procesor oznaczony nazwą Snapdragon XR2 Plus Gen 2. Mowa tutaj o zwiększonej wydajności rzędu 15% dla układu GPU i aż 20% dla CPU. Wszystko to jest opracowywane we współpracy z Google i Samsungiem, gdzie nowy procesor znajdzie swoje zastosowanie. Czy jest to kamień milowy? Niezupełnie.
to bardziej podbicie osiągów, które będą mogły stanąć łeb w łeb z procesorem M3 od Apple. Ten rok w rzeczy samej kręci się wokół premiery Vision Pro. Na koniec coś dla graczy. Od przeszło 2 lat opracowywana była modyfikacja, która opiera się na silniku Unreal Engine 4 oraz 5 i ma pozwolić użytkownikom na wykorzystanie VR w grach opartych na tym silniku, nawet jeśli producent nie przewidział wsparcia dla headsetów VR w danej grze. Sam deweloper modyfikacji zaznacza, że mowa tutaj o ponad 11 tysiącach tytułów. Czy to jest dużo? To jest cała masa gier! W istocie rzeczy nie wszystkie gry są równie dobrze przeportowane pod zastosowanie VR, a autor modyfikacji informuje, że nie zawsze wszystko będzie współpracować z goglami, ale pracuje w pocie czoła, aby liczba dobrze synchronizowanych gier stale rosła. Jak sam napisał w krótkim opisie o UE VR. Wyobraź sobie, że możesz wejść do swojej ulubionej produkcji AAA i doświadczyć jej w wirtualnej rzeczywistości jak nigdy dotąd. Co do ograniczeń, jakie pojawiły się w tak dużej modyfikacji, to że niektóre gry wspierają jedynie obracanie głowy, a inne częściowo sterowanie. To nie zmienia faktu, jakoby dalej znajdzie się mnóstwo znanych nam gier, które będą znakomicie działać, a co najważniejsze, modyfikacja UE VR jest całkowicie darmowa. To na pewno przedłuży korzystanie z gogli dla wielu graczy, a może nawet skusi dawnych posiadaczy gogli do odkopania ich z szafy i przetestowania klasyków w nowej odsłonie VR. Rok 2024 zdecydowanie wniesie dużo do świata VR i AR. Nie możemy się doczekać wielu premier. W tym jeszcze wiele zapowiedzi przed nami, a ten rok ledwie się zaczął. Już teraz wiemy, że doświadczymy debiutu nowych aplikacji właśnie z VR i AR, na których brak mogliśmy narzekać w poprzednich latach, a teraz zdominują swoją ilością bibliotek aplikacji. Dziękujemy, że oglądaliście do końca. Podzielcie się w komentarzu, który z newsów interesuje Was najbardziej. Do usłyszenia!